Witam serdecznie. Dzisiaj o ekspresach dźwigniowych i omówimy sobie, czym są właściwie ekspresy dźwigniowe, co je charakteryzuje i dlaczego właściwie ktokolwiek miałby dzisiaj używać takich ekspresów. Przed Państwem ekspres Bezera B2013. Jest to ekspres gastronomiczny. Raczej się go w domach nie spotyka, chyba że ktoś bardzo lubi kawę, tak jak ja. Czym są ekspresy dźwigniowe? Ich konstrukcja jest właściwie bardzo zbliżona do standardowych ekspresów ciśnieniowych, kolbowych, które są, powiedzmy, że zasilane hydraulicznie przez pompy. Co do wewnętrznej budowy, większość takich ekspresów jest dość prosta. Zawiera bojler wypełniony rozgrzaną wodą i zawiera grupę parzącą, czyli to. I taka grupa parząca właściwie we wszystkich ekspresach jest zasilana dźwignią i posiada tłok, który wyciska wodę przez ciastko kawy aż przez portafiltr i do filiżanki kawy. Są różne typy ekspresów dźwigniowych. Część takich bardzo, powiedzmy, klasycznych, legendarnych wręcz ekspresów to są ekspresy domowe, na przykład ekspres Olimpia Kremina, albo jeszcze bardziej znany ekspres La Pavoni Europicola. To są ekspresy zwykle, które posiadają po prostu dźwignię i bojler z grzałką. I to jest pierwotna, bardzo prosta konstrukcja, która polega na tym, że po prostu z bojlera przelewana jest woda do grupy parzącej i po prostu za pomocą siły naszej ręki wyciskamy tę wodę tłokiem poprzez ciastko kawy. To są rozwiązania domowe, natomiast w droższych ekspresach, w ekspresach gastronomicznych i w, powiedzmy, klasycznych, starych rozwiązaniach ekspresów jest tutaj również dość mocna sprężyna, która właściwie za nas wyciska tę wodę. Zarówno w ekspresach typu Olimpia Kremina czy La Pavoni takim, powiedzmy, standardowym ułożeniem dźwigni jest dźwignia położona na dół, ponieważ ona zaczyna, woda zaczyna się z bojlera przelewać do grupy parzącej, kiedy podnosimy dźwignię. W tego typu ekspresach jest odwrotnie. Dźwignia jest w pozycji pionowej i dopiero wtedy, kiedy ją podciągniemy w dół, woda zaczyna wlewać się do grupy parzącej. Woda jest z dużo, powiedzmy, wyższą temperaturą niż w standardowych ekspresach i przez to, że mamy tutaj porządny, duży kawał mosiądzu, to on stanowi pewnego rodzaju regulator temperatury. Woda, która wlewa się tutaj, bardzo szybko oddaje swoją temperaturę, schładzając się do takiej temperatury, która jest idealna dla zaparzania kawy. Mamy XXI wiek, mamy 2021 i pytanie brzmi, dlaczego w ogóle ktokolwiek chciałby mieć ekspres dźwigniowy? Przecież to jest dodatkowy kłopot. Łatwiej byłoby na pewno przyjść, wcisnąć przycisk i mieć zaparzoną kawę. Ale ktoś, kto badał kawę, zauważył kilka znaczących kwestii, które w przypadku ekspresów dźwigniowych, powiedzmy, że wpływają pozytywnie na smak kawy. Oczywiście to jest rzecz debatowana wciąż, więc można założyć, że część osób się z tym zgadza, część nie. O co chodzi? W przypadku standardowego ekspresu, w którym mamy pompę, w momencie, kiedy wciskamy przycisk i pompa się uruchamia, mamy stałe ciśnienie około 9 barów wody, która przelewa się przez ciastko kawy w standardowym rozwiązaniu. W przypadku ekspresów ciśnieniowych, na przykład takich jak Olimpia Kremina czy La Pavoni Europicola, ciśnienie wody jest takie, jakie sobie przyjmiemy, wyciskając wodę przez ciastko kawy. Nie ma tam stabilności, jest to
można powiedzieć, pewnego rodzaju sztuka. Jest to trudne, ponieważ mamy taki profil ciśnienia, jaki sobie sami ustalimy naszą ręką, naciskając wodę za pomocą dźwigni. W tego typu ekspresach, w których mamy sprężynę, to ciśnienie jest właściwie stałe. Znaczy w tym sensie stałe, że zawsze mamy przy wyciskaniu ten sam profil ciśnieniowy. On tak samo będzie dociskał z bardzo dużym ciśnieniem na samym początku, zmniejszając ciśnienie, czyli napór tego tłoka na wodę i na ciastko kawy, ponieważ sprężyna się rozpręża. To ciśnienie się zmniejsza. Co nam to daje? Daje nam to taki efekt, że woda, która przepływa przez ciastko kawy, z czasem napiera na to ciastko z mniejszym ciśnieniem. I dziwne jest to, ale prawda jest taka, że smak kawy na tym zyskuje. Ta sama woda w dodatku nie jest już przegrzewana, tylko jest cały czas stopniowo schładzana. W związku z tym pod koniec zaparzania również nie mamy takiego samego wrzątku, co można powiedzieć w przypadku wymienników ciepła jest pewnego rodzaju bolączką, ponieważ tam z kolei temperatura wody raczej rośnie w trakcie zaparzania. Nieznacznie, ale jednak rośnie. Tutaj temperatura nam spada wraz z ciśnieniem. Więc zarówno spada nam i ciśnienie, i delikatnie spada nam temperatura zaparzania. To ma dość dobry wpływ na ciastko kawy, które już w międzyczasie otrzymało jakąś tam temperaturę. W związku z tym, gdybyśmy cały czas z taką samą temperaturą przeparzali, to łatwiej właśnie doprowadzić do przeparzenia kawy. Tak? Więc łatwiej jest przeparzyć kawę, utrzymując tę samą albo wyższą temperaturę. To ma swoje konsekwencje, jeśli chodzi o smak kawy. I oczywiście ja nie neguję smaku ekspresów z wymiennikami ciepła. Sam posiadam i nawet nie zamierzam rezygnować z nich. Są to po prostu nieco inne profile smakowe. Inne smaki z kawy będą wydobywane z takiego ekspresu, a inne będą wydobywane z ekspresu ciśnieniowego, na przykład z wymiennikiem ciepła. Co jeszcze można powiedzieć o tym konkretnym ekspresie, skoro już przy okazji jakby go prezentuję? Tego rodzaju rozwiązanie może być podłączone do prądu, ale nie musi. Może być również podłączone do butli z gazem i ten tajemniczy otwór, który tutaj się znajduje, to jest specjalne zrobione okienko, do tego, żeby można było zajrzeć pod boiler i żeby przeprowadzić oględziny, czy spalnika, czy palnik jakby jest podpalony. Bo prawda jest taka, że tutaj pod boilerem znajduje się palnik, który ma swój własny regulator płomienia, w zależności od ciśnienia, jakie się w boilerze znajduje. I za pomocą dostępu do gazu i tego iskrownika, powiedzmy, piezoelektrycznego, podpalamy sobie ogień pod palnikiem i boiler po prostu jest podgrzewany płomieniem gazowym. To jest świetne rozwiązanie, jeśli ktoś planuje zaparzać kawę w plenerze, na przykład na jakimś rowerze mający ekspres, czy zawożąc w jakieś takie dzikie miejsce, gdzie no nie ma dostępu do elektryczności. I ten ekspres nie ma w ogóle pompy. Nie ma w nim absolutnie żadnej pompy. Dostarczamy wodę, podłączając go pod sieć wodociągową. I jest tutaj taki specjalny zawór, który jak go odciągniemy, to wypełnia nam się woda w bojlerze. O, teraz dopełniłem go w pozycji maksymalnej. Jak widać, automatycznie po dostarczeniu zimnej wody spadło nam ciśnienie w bojlerze, więc grzałka będzie w tej chwili próbowała to dogrzać. Mamy mniej więcej teraz na poziomie pół bara. Co należałoby jeszcze tutaj dodać? Ekspres oczywiście przez to, że mamy oddzielny regulator gazowy i oddzielny presostat, który jest podpięty pod grzałkę, ma dwa różne systemy regulacji, o które oczywiście trzeba zadbać.
Większość czasu przez to, że to jest rozwiązanie gastronomiczne, daje nam taki efekt, że nie musimy specjalnie o to jakoś bardzo często dbać. Oczywiście powinniśmy reagować w momencie, kiedy jest jakiś tam problem. No i oczywiście trzeba przyłożyć szczególną ostrożność w sytuacji, kiedy podłączamy butlę gazową pod ekspres, tak jak z wszystkimi podłączeniami gazowymi. Natomiast no, trzeba przyznać, że pod względem takiej uniwersalności ekspres jest bardzo ciekawy i rzeczywiście mógłbym go polecić. Odstraszać może oczywiście cena, ponieważ no, tak jak z wszystkimi gastronomicznymi ekspresami, ceny są oczywiście wysokie, ale są różnego rodzaju hybrydy w tej chwili. Wspomniałem wcześniej o ekspresie Bezera Strega. I Bezera Strega ma bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ on łączy nieco typową dźwignię z ekspresem, który jest zasilany pompą wibracyjną. I taka pompa wibracyjna dopompowuje, powiedzmy, wodę do grupy parzącej i też myślę, że pilnuje poziomu wody w bojlerze. Więc jest to pewnego rodzaju hybryda, taka, powiedzmy, przeznaczona raczej do środowiska domowego. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany takim ekspresem, to rzeczywiście Bezera wypuściła mniejszym nieco profilu. Zajmuje to oczywiście mniej miejsca w kuchni. Co jeszcze można by było powiedzieć? Ja osobiście jestem zadowolony. Oczywiście no, rozmiar troszeczkę jest przytłaczający. Natomiast jeśli ktoś jest w stanie poświęcić część kuchni, a prawda jest taka, że dla osób, które mają na przykład duże gastronomiczne ekspresy, nawet nie dźwigniowe, tylko też inne, no to rozmiar jest jednak dość podobny. Tak, więc oczywiście mając alternatywę, też mogę polecić. Dlaczego wybrałem ekspres dźwigniowy? To jest właśnie powód, który podałem wcześniej, tak? Profile temperaturowy i ciśnieniowy. I prawda jest taka, że dość trudno jest znaleźć taki ekspres. Jeśli ktoś śledzi różnego rodzaju fora internetowe, to bardzo duża część osób poszukuje starych, wręcz nawet ekspresów z lat 60. czy 70. ekspresów dźwigniowych właśnie dla takiego profilu. Mi akurat udało się dostać taki ekspres i raczej na razie nie zamierzam tego zmieniać. Oczywiście też od razu powiem, że nie pozbywałem się żadnych swoich innych ekspresów, tylko po prostu chwilowo bardziej pracuję na tym. Natomiast oczywiście zarówno Rancilio Silvia, jak i nawet De'Longhi Magnifica, czy inna, czy Brugnetti, tak, wszystkie te ekspresy u mnie są i nie zamierzam się ich pozbywać. Po prostu będę na nich pracował w zupełnie, jakby w zupełnie innym kierunku idąc. Za chwilkę jeszcze dodam film prezentujący, jak przygotowuję kawę na nim, bo myślę, że to będzie dość ciekawe. Pokażę też mniej więcej, co się dzieje, kiedy... No właśnie. Kiedy otwieram dźwignię, trzeba być dość ostrożnym, ponieważ to jest gorąca woda, ja potrafi dość mocno pryskać, jeśli bym otworzył całkowicie ten zawór. I oczywiście trzeba pamiętać o kilku innych kwestiach, o których powiem w filmie sparzenia kawy. Na tę chwilę to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.